Witajcie kochane w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie filmik z serii Stitch with Me. Mam nadzieję, że dołączycie do mnie i że mile spędzimy to dzisiejsze popołudnie. Dziś dla odmiany siadam do Stitching Time. Ostatnio zawyszywałam się Secret Hour. Jak już wyciągnęłam, to bardzo dużo czasu spędzałam przy nim. Fajnie mi się go wyszywa, mało kolorów, zupełnie inne odcienie. Więc to coś takiego innego, taka inna odmiana. Dzisiaj pokażę Wam, dzisiaj zobaczycie, jak wygląda wyszywanie u mnie setki stali. Moi odbiorcy już wiedzą, że wyszywam setkami danym kolorem w danej setce, co będziecie mogły zobaczyć w dzisiejszym filmiku. Filmik troszeczkę nie będzie dzisiaj stabilny, ponieważ dosyć mocno obluzowała mi się kanwa na stojaku. Może nie tyle na stojaku, co w tamborku. Chciałabym po prostu ściągnąć z tego tamborka i naciągnąć ją konkretniej. To się wiąże z dosyć tutaj mocnym eksploatowaniem stojaczka i całego haftu. Więc na razie to sobie zostawię. Ale mam nadzieję, że nie będzie to jakoś tak rzucało się bardzo mocno w oczy. I będziecie mogły zobaczyć, jak wygląda u mnie moje parkowanie. Jak wygląda proces całego wyszywania. Im dłużej wyszywam Stitching Time, muszę się przyznać, że chwilami troszkę irytuje mnie przebijanie się przez wyszyte już obszary. Jest to też spowodowane tym, że nie mam pewności, ale wydaje mi się, że mogłam jednak zdecydować się na wyszywanie pojedynczą nitką. Kiedy zaczynałam ten haft, tak właśnie robiłam. Zaczęłam wyszywać pojedynczą nitką, ale były prześwity. Były prześwity, ponieważ zamawiałam mulinę z innego źródła. Znaczy może nie z innego źródła. Zamawiałam od tej samej osoby, tylko że przy drugim zamówieniu, kiedy zamawiałam już dużą ilość, zauważyłam, że ta mulina, to zamówienie przyszło tak, jakby ta mulina była w dwóch seriach. Jedne nitki były takie bardzo puchate, drugie nitki były bardzo takie cienkie, przypominające troszeczkę oryginalną mulinę. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy to faktycznie były dwie serie tej samej muliny. Natomiast, wiecie, te dwa rodzaje muliny powodowały to, że dwie nitki jest troszeczkę za gęsto. Natomiast jedna nitka robiła prześwity. No ale teraz muszę już kontynuować, chociaż tak czasami mnie kusi, żeby wrócić i zobaczyć, jak jedna setka by wyszła z jedną nitką, ale wydaje mi się, że będzie to jednak zły pomysł. Więc na razie kontynuuję. Próbuję się przestawić na parkowanie takie, jakie pokazuje tutaj większość hawciarek. Między innymi chodzi mi tutaj o to parkowanie, jak ja to nazywam, krzyżyk w krzyżyk. Takie, jakie możecie zobaczyć u Joasi Głaszewskiej. Próbowałam, powiem Wam, że jakoś, nie wiem, może to jest kwestia przyzwyczajenia. Na razie się jakoś nie mogę do tego przekonać, ale na pewno wrócę, może się, bo na pewno to jest... Na pewno jest to wygodniejsze, bo nie ma tej konieczności przebijania się przez te
postawione już krzyżyki. Natomiast w tej metodzie mnie troszeczkę irytuje, wiecie, u mnie w danej setce jest bardzo dużo kolorów. Często te kolory się zmieniają. Bardzo często jest tak, że w jednej linii, w tej całej dziesiątce, potrafi być 10 różnych kolorów. Nie wiem za bardzo, jak mam rozwiązać to w parkowaniu, bo nie wyobrażam sobie, co krzyżyk zmieniać igłę. Musiałaby to być duża ilość igieł. Takiej ilości igieł ja nie mam. Więc nie wiem za bardzo, jak to ugryźć. No popróbuję jeszcze i może się przekonam. Póki co parkuję w taki sposób, że kiedy zaczynam setkę, to zaczynam i kontynuuję jeden kolor w setce. Przepraszam Was za gardło, ale siedziałam wczoraj w przeciągu i coś mi dzisiaj gardło siada. Wracając do tematu, ciężko jest też nabyć jakby takich nowych, może nie tyle umiejętności, bo ja umiejętności akurat lubię zdobywać i wiedzę. I ciężko jest zmieniać swoje przyzwyczajenia. W ten sposób parkuję już naprawdę, no praktycznie przez większość czasu swojego hafciarskiego czasu, hafciarskiego stażu, więc ciężko się na pewno przestawić. Bardzo jestem ciekawa Waszych opinii na temat takiego parkowania. Wiem, że niektóre z Was też wyszywają takim parkowaniem jak ja. Bardzo jestem ciekawa Waszych za i przeciw. Taka ciekawostka, że kiedy rozpoczynałam ten haft, to rozpoczynałam go właśnie dlatego, że miał dużo kolorów. Dużo kolorów takich wyrazistych, jasnych, żywych. Ja bardzo lubię takie kolory. Jest ambitny, ja lubię ambitne wzory. I bardzo się cieszę, że zdecydowałam się właśnie na niego. Natomiast czasami się zastanawiam, czy kiedykolwiek uda mi się go wyszyć, ponieważ bardzo mozolnie mi to idzie. Fakt, że miałam dosyć sporą przerwę w hafcie, ponieważ miałam problem z barkiem. Z tym barkiem bardzo długo walczyłam, bo to była kwestia kilku miesięcy, jak nie koło roku. Później był cały ten COVID, pandemia. Też długo dochodziłam do siebie. Także dużo czasu zleciało, a haft stał. Nie tylko ten haft stał, bo w zasadzie w ogóle nie wyszywałam. Moje łowickie serce nadal leży schowane. Miałam już ukończyć tego lata i zrobić z niego torbę, ale jakoś nie potrafię usiąść do niego i siedzę albo nad tym jednym kolosem, albo nad drugim kolosem. Teraz zamarzyła mi się poszywkę na poduszkę i usiadłam i zaczęłam nowy projekt, ale to o tym powiem później. Troszeczkę zainspirowałam się dziewczynami z Rosji, a że mam dużo takich, wiecie, końcówek muliny, to właśnie powstanie taka praca z końcówek muliny. Stitch in Time był moim drugim kolosem. Zdecydowałam się na niego, w zasadzie to była spontaniczna decyzja. Gdzieś na którejś z grupie facebookowej zobaczyłam ten wzór, tą bibliotekę. I dziewczyny umawiały się na wspólne zakupy w sklepie internetowym. A wzór był bardzo drogi, bo on kosztował kilkadziesiąt chyba dolarów czy euro. Był bardzo drogi, dlatego spiknęłyśmy się. Nie wiem, chyba kilkanaście nas jakoś było, czy ponad 20. No, sporo nas było. Więc te koszty fajnie się rozłożyły i zapłaciłam za niego kilka złotych. I pamiętam, kiedy do mnie dotarł, to byłam troszeczkę wstraszona, kiedy zobaczyłam ogrom tych kolorów, kiedy w ogóle zobaczyłam wzór, jak często te kolory zmieniają się w danej setce, to już wtedy wiedziałam, że będzie. Będzie się działo. No ale ja, że ja nudy nie lubię, to akurat wzór jest idealnie dla mnie.
No i wiecie, to jest taka fajna też odskocznia od tego mojego pierwszego kolosa, gdzie w zasadzie cała praca bazuje tylko na dwóch kolorach i ich odcieniach żółtego i brązu. I tam nie ma więcej kolorów. To taki stitching time. Taki stitching time jest taką fajną odskocznią. Troszkę nie podoba mi się też wybór kanwy. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale obydwie kanwy zamawiałam w jednym sklepie. Miał być to i ten sam materiał. Natomiast jedna kanwa w Secret Hour jest materiałem bardzo miękkim. Przyjemnie się na nim wyszywa. To jest taki, wiecie, stricte materiał. Mięciutki, można fajnie go zrolować. Natomiast materiał tutaj w Stitching Time jest materiałem bardzo sztywnym, grubym. Ciężko jest go w ogóle upiąć. Jest koszmarnie ciężko jest go upiąć. Naprawdę potrzeba tutaj dużo siły i cierpliwości, żeby coś tutaj zwojować. A i tak ten materiał zwisa mi tak naprawdę na tym stojaku. I przebijać się igłą nieraz jest dodatkowo trudno. Nie znam się na materiałach, powiem Wam szczerze, ponieważ zawsze kupowałam z jednego źródła i to zawsze miała być, wiecie, no kanwa jak kanwa, biała, tylko różniła się ilością oczek w dziesiątce. Nigdy nie zwracałam uwagi na fakturę, ponieważ zawsze dostawałam taką samą kanwę. Czyli lekko sztywnawa, ale taka, że można z nią popracować, ją zwinąć. Natomiast tutaj pierwszy raz otrzymałam taką kanwę tak sztywną. Ciężko ją, słuchajcie, jest nawet wpiąć na tamborek. Planowałam, kiedy skończę ten haft, oprawić w ramę, ale powiem Wam, że kiedy ja to wyszyję, to coś mi się zdaje, że to będzie tak ciężkie, że rama i szkło to już będzie zdecydowanie za ciężkie. Więc prawdopodobnie tylko pewnie to naciągnę na ramę. Jeśli w ogóle dożyję tego. Jeśli w ogóle tego dożyję, serio, naprawdę idzie mi bardzo wolno ten haft. Fakt, że tutaj jest też dużo dłubaniny. I ostatnio już troszeczkę też jestem przemęczona tym haftem, bo bez przerwy teraz przy nim siedziałam. Zanim znalazłam tego mojego pierwszego kolosa. Więc teraz potrzebuję takiej już odmiany i muszę zacząć jakiś inny haft. Bo ciągle się, ostatnio tylko siedziałam tylko tych dwóch kolosach. A potrzebuję troszkę odmiany. Kurczę, powiem Wam, że już się nie mogę doczekać, kiedy Wam pokażę ten nowy projekt. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Bo to taki pomysł, powiem Wam, na spontanie. To w ogóle jest pierwszy haft, który ja... No już w zasadzie go wyszywam bez żadnego konkretnego planu, wzoru, schematu, po prostu to, co mi przyjdzie do głowy, to w ogóle wyszywam. Troszeczkę zainspirowała mnie też moja babcia, bo pamiętam, jak moja babcia w świętej pamięci miała u siebie w domu bardzo dużo takich poszewek ręcznie robionych i to były, część były, to były jakieś kujawskie wzory, a część to po prostu, wiecie, były jakieś kwadraciki, trójkąciki, jakieś takie, wiecie, wzorki, które mi się kojarzą z kubizmem i przeplatane. I ostatnio zobaczyłam bardzo podobne prace na rosyjskich kanałach i stwierdziłam, że dlaczego ja nie mam tego spróbować. Zwłaszcza, że mam bardzo dużo takiej muliny. Widzicie, to jest mulina, która już ma ponad 20 lat, która straciła już swoje numerki, więc tak naprawdę są, w ogóle to są kolory niezidentyfikowane. A szkoda jest mi takich rzeczy wyrzucić. Więc stwierdziłam, że muszę wykorzystać i coś z nich stworzyć. Pamiętam jeszcze, jak byłam dzieckiem
zaczynałam swoją przygodę z haftem, to bardzo dużo traciłam muliny. I to wiecie, na takich jakichś głupich supełkach, przede wszystkim na supełkach. Bardzo dużo robiło mi się supełków. Dziś w ogóle nie panowałam nad tą nitką. I wiecie, jak tak pomyślę, z perspektywy czasu, ile fajnych rzeczy zdałoby się z takich nitek zrobić. Ale tamte czasy minęły, więcej rzeczy się wyszywa, droższe rzeczy się wyszywa, więc trzeba gdzieś racjonalnie podchodzić. Chociaż ja i tak dużo nie... w tym momencie nie jestem w stanie nawet wydawać, bo czeka mnie urządzenie mieszkania, to będą bardzo duże koszty. No ale myślę, że jak już się w końcu urządzę, to już będę mogła przetestować sobie jakieś zestawy, bo widziałam tyle fajnych zestawów w sklepach. Ile rzeczy ja bym mogła sobie wyszyć, no ale musimy poczekać. Tymczasem cieszę się z tego, co mam, bo taki kolos też jest niesamowitą przygodą. Daje niewiarygodnie dużo satysfakcji. Czasem potrafi zirytować, zwłaszcza jak się nitki kończą. Bardzo nie lubię zakończania nitek. Jestem ciekawa, czy jest jakaś rzecz w czasie pracy, która Was irytuje. Bo mnie na przykład, słuchajcie, strasznie irytuje, jak wiecie, kontynuuję kolorem i ten kolor gdzieś po środku mi się kończy. I wiecie, trzeba tą nitkę zakończać, później szukać tej nitki nowej. A jeszcze jak nie masz jej na organizerze, no to musisz lecieć do boksu, szukać w boksie. Ucinać, wiecie, później rozparowywać te nitki. No to jest taka chyba czynność, której najbardziej nie lubię. To tak dezorganizuje pracę na tamborku. A ja już jak usiądę do stawiania tych krzyżyków, to bym chciała, żeby, wiecie, krzyżyk szedł w krzyżyk. Ale tak się nie da. Muszę zrobić coś z tą kanwą, ściaśnić, bo to mnie też irytuje. Bardzo nie lubię na takiej podskakującej kanwie wyszywać, ponieważ lewą ręką muszę przytrzymywać z lewej strony, ponieważ mam wrażenie, że zaraz mi tamborek w ogóle wyskoczy ze stojaka. Dlatego też zrezygnowałam z wyszywania na ramię. Miałam swojego czasu kolosa właśnie na ramię, ale wydaje mi się, że to chyba było moim brak umiejętności, ponieważ była to moja pierwsza rama i ten materiał nie był mocno naciągnięty. Ja bardzo lubię mocny naciąg. Nie sprzedałam tej ramy, chociaż bardzo mnie kusiło, żebym sprzedała tą ramę, ale mam ochotę z nią jeszcze powalczyć. Ten naciąg u mnie był, to był problem taki, że ten materiał ślizgał mi się na wałkach i wydaje mi się, że trzeba było czymś podłożyć tą kanwę, żeby ta kanwa nie ślizgała mi się właśnie na tym drzewie. To był chyba ten szkopuł. No ale na razie nie chcę mi się z tą ramą bawić. Jadę teraz do przodu, chcę troszkę moich zaległości nadrobić, bo już nawet nie pamiętam, kiedy przesuwałam na Stitching Time kanwę na tamburku. Mam nadzieję, że się za dużo odgniotu na tej wyhaftowanej części nie zrobiły. Więc zapewne za parę dni będę musiała tam już przesunąć. Bo troszkę się właśnie obawiam o to, że może być tam zagniecenie tam, gdzie nachodzi tamborek na kanwę. Troszkę też obawiam się o ten stojak, bo on już przestaje wytrzymywać ciężar tego haftu. Raz, że sama kanwa jest bardzo ciężka. Tamborek, no i wiadomo, moliny przybywa na nim. Im dłużej wyszywam, tym staje się mniej stabilny. Więc na pewno będę musiała pomyśleć o jakiejś zmianie. Pamiętam o Waszych sugestiach i propozycjach stojaków, za które oczywiście bardzo dziękuję. Wzięłam je wszystkie pod uwagę, tak popatrzyłam sobie, by zorientować się w internecie, jak to cenowo one wszystkie stoją.
i jak one wyglądają, to najbardziej spodobała mi się propozycja z tego stojeczka Amour i zapewne na niego padnie wybór. Natomiast póki co, no, muszę się pomęczyć na tym, co mam. A jak wiadomo, potrzeba matką wynalazków. Na tym stojaku mam podpiętego tylko tego jednego kolosa. Sacred Hour ma jest o tyle lekki, że spokojnie utrzymuję go w ręku. Także na razie tragedii nie ma. A faktycznie ten stojaczek Amour robi robotę. Troszeczkę ta cena mnie powaliła. Natomiast wolę kupić już coś droższego, ale takiego konkretnego, co będę miała po prostu już na lata. I ten, akurat ten pomysł mi najbardziej przypadł, za który bardzo dziękuję. No i może w końcu zdecyduję się na jakąś ramę. Mam nadzieję, bo bardzo lubię, wiecie, ja się bardzo lubię rozłożyć na wyszywanym obrazie, na tym obrazie. Wiecie, tu igły, tam nitki, tu nawlekacz. Ja w ogóle lubię, jak się coś dzieje na tamborku. Nie tylko mówię tutaj o takiej obszarze wyszywania, ale lubię, jak jest taki, wiecie, nieład, taki chaos, tych nitek jest wszędzie. Czasem one przeszkadzają, ale na to też jest rada. Ostatnio odkryłam super patent taśmy klejącej i naprawdę taśma, pokażę Wam to przy następnym filmie, że taśma przyklejona do tych nitek ładnie je podtrzymuje, a w momencie, kiedy my wyszywamy, to nitka, która znajduje się w igle, o nic już więcej nie zahacza, tylko zajmuje się tym, co trzeba. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy posiadacie podobne patenty w czasie swojej pracy hafciarskiej? Czasem jest tak, że nie ma gotowych rozwiązań, musimy same sobie wymyślać rozwiązanie jakichś problemów. I bardzo chętnie bym poznała Wasze, jeśli macie podobne triki, patenty na ułatwienie swojej pracy, to dajcie znać w komentarzu. Chociaż ja aż tak kreatywna mocno nie jestem, więc w zasadzie z takich patentów mam tylko ten. I drugi też może taki trochę niecodzienny, że jeden z moich organizerów jest zrobiony z gąbki taką deską na ławkę, by usiąść i mieć mięciutko. To ma jakąś swoją fachową nazwę, ale w tym momencie nie pamiętam, kupiłam ją ileś lat temu. No i świetnie mi służy jako organizer. A tak poza tym to staram się jednak troszkę zorganizować zawsze sobie jakieś funduszy i dokupić sobie coś może nie tyle profesjonalnego, może być półprofesjonalnego, jednak żeby się nie męczyć, nie wymyślać, nie cudować i ułatwiać swoją pracę hafciarską, żeby ta jednak praca widać, żeby w tej pracy jednak było widać postępy. Tym bardziej, że ja jestem osobą pracującą, więc wiecie, jak to jest, jak się pracuje na cały etat. Tu jeszcze obowiązki domowe, więc na haft zazwyczaj nie zostaje za dużo czasu. Ja zazwyczaj korzystam z wolnych dni. Wtedy w wolny dzień, jak usiądę do haftu, no to faktycznie już mnie nie ma. Bo tak mi haft pochłonie czas, że nawet budzę się dopiero, jak poczuję głód albo muszę iść do toalety. To dopiero wtedy się budzę. Ojej, już ta godzina. A jeszcze jak włączę sobie do tego jakiś ciekawy film czy serial. Najbardziej wolę seriale jakieś takie, wiecie, typowe tasiemce, które się ciągną i ciągną. No to wtedy świat już dla mnie nie istnieje. Ale szkoda, że jest tak mało takich dni.
teraz korzystam z urlopu, więc nadrabiam wszystkie swoje zaległości hafciarskie i tutaj na YouTubie. W tym roku zdecydowałam się swój czerwcowy urlop spędzić w domu. Raz, wiadomo, to finanse, a dwa, no ta cała sytuacja jeszcze u nas w Polsce się nie uspokoiła, więc nie chciałam wiedzieć jechać w takiej tej presji, jakiejś takiej, gdzie jeszcze nie wszystko jest pootwierane, ludzie jeszcze różnie podchodzą do tego. Wiecie, są jakieś takie dziwne sytuacje. Chciałam sobie oszczędzić jakiegoś stresu czy nieprzyjemnych sytuacji i pojechać sobie na następny rok, jak już będę lepiej stała finansowo na nogach. Ta cała panika już się zakończy, ten cały burdel się zakończy, bo to wszystko mnie już irytuje, a jednak urlop to powinien być spokojny, by móc wypocząć. Zwłaszcza takie osoby jak ja, które pracują non stop w stresie, w hałasie. Więc jak już gdzieś wyjeżdżam, to jednak chcę spędzić ten czas w ciszy i spokoju. Z dala od jakichś konfliktów, hałasów. Bardzo bym chciała pojechać do Portugalii. Bardzo marzy mi się Portugalia, zobaczyć Lizbonę, wypić tą lizbońską słynną kawę, pochodzić po tych słynnych uliczkach, wypić wino w Porto. Jestem ciekawa, czy macie jakieś swoje takie marzenia, miejsca, które byście chciały odwiedzić. Ja do Lizbony miałam jechać zeszłego roku, no ale wiadomo, dlaczego nie pojechałam. W tym roku wyszło to mieszkanie. Może na następny rok się uda, chociaż wątpię. Bo to też jednak jest taki wyjazd za granicę z sporym kosztem. A chcę jechać sama, nie przez biuro podróży. Bo jednak chciałabym coś więcej zobaczyć niż tylko hotel i jego pobliże, bo zazwyczaj z biur turystycznych tak wyglądają wakacje. Zresztą ja nie lubię biur podróży. Oni zawsze mają takie, wiecie, sztywne ramy, jakieś sztywne programy, a ja zawsze podczas podróży działam na spontanie, bo ja chcę sobie też, wiecie, i poleniuchować, i pojechać zobaczyć to, co ja chcę, a nie to, co przewodnik chce nam pokazać. Już nawet nie pamiętam, kiedy byłam z biurem podróży, chyba byłam tylko raz. To zaraz albo na studiach, albo zaraz po studiach. Teraz wszędzie jeżdżę sama, wszystko sama sobie organizuję. I dla mnie jest to najlepsza forma wypoczynku. Na dzień dzisiejszy będę kończyła już swoją pogadankę. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i wspólne wyszywanie. Bardzo lubię filmy z serii Stitch With Me i cieszę się, że dołączyłyście do mnie. Bardzo lubię ideę takich wspólnych prac. To bardzo zbliża ludzi. I bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Zauważyłam również, że bardzo podoba Wam się filmik ze wspólnego wyszywania z Q&A. Bardzo mnie cieszy, że ten pomysł przypadł Wam do gustu. Jeśli macie ochotę na kolejny filmik tego typu, to bardzo chętnie odpowiem na Wasze pytania. Podsyłajcie mi je proszę tutaj w komentarzach bądź na mojego maila, Instagrama, mojego Facebooka. Wszystkie linki macie tutaj na kanale i serdecznie zapraszam do kontaktu. Ja je później wszystkie zbiorę i wrzucę do kolejnej pogadanki. Bardzo chętnie odpowiem na Wasze wszystkie pytania odnośnie haftu czy mojego życia prywatnego, nie ma problemu. I serdecznie zapraszam do kontaktu. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziękuję za odwiedziny. Oczywiście, jeśli filmik Wam się spodobał, to proszę o łapkę w górę. I zapraszam do kolejnych odwiedzin. Do zobaczenia i pozdrawiam Was wszystkie serdecznie. Pa, pa.